powiecie rawickim do wyborów samorządowych poszedł średnio co trzeci uprawniony wyborca. Mieliśmy 23 obwody do głosowania, w tym dwa zamknięte, czyli szpital i zakład karny. Członkami obwodowych komisji wyborczych są osoby, w 90% osoby zgłaszane przez pełnomocników komitetów wyborczych. Pełnomocnik komisarza wyborczego Sławomir Figisiak dobrze ocenia przebieg głosowania. No, z tego co się orientuję, nie było żadnych incydentów, wszystko poszło spokojnie. Mieliśmy jeden malutki problem, mianowicie jeden z wyborców zgłosił do komisarza wyborczego w Lesznie, że w jednym lokalu jego zdaniem karty do głosowania nie są w odpowiedni sposób zabezpieczone. Miejska Komisja Wyborcza podjęła tam inicjatywę, podjechała, sprawdziła. No nie było tak źle, ale tam jakieś tam uwagi do komisji zostały złożone, sprawa została załatwiona na miejscu i tak. Poza tym nie było nic, co mogłoby wpływać na spokój wyborów, żadnych incydentów. Około godziny 17 w niektórych lokalach na terenie gminy trzeba było wstawić dodatkowe urny. Ale to nie wynika z frekwencji, oczywiście to też się przekłada, ale przede wszystkim na to, że no, te karty do głosowania są takie, a nie inne, czyli każdy wyborca otrzymał 4 karty do głosowania, z czego 2 zbroszurowane, czyli siłą rzeczy do niektórych lokali obwodowych komisji wyborczych musieliśmy dowieźć urny. Równo o 21:00 drzwi lokali wyborczych zostały zamknięte, a komisje rozpoczęły liczenie głosów. Pełne wyniki miały się pojawić w komisjach gminnych około północy, następnie zostać przesłane do PKW. Niestety, w nocy zawiesił się internetowy system informatyczny. Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza poda i będziemy wiedzieć, kto na 100% jest radnym miejskim? To proszę się pytać Państwowej Komisji Wyborczej. Ja nie mam pojęcia, jak długo to potrwa, bo no miejmy nadzieję, że ten nieszczęsny system informatyczny, o którym w całym kraju się mówi dosyć głośno, zadziała na każdym szczeblu wyborczym, czyli obwody, później terytorialne komisje, komisarz, okręgowe komisje i tak dalej, włącznie z PKW. Jeśli to zadziała, nie wiem, no myślę, że środa, czwartek, ale to jest tylko przypuszczenie.